Ekstraligi. Witam trenera gości, pana Mariusza Karola oraz zawodnika Petra Kardasia i o krótkie podsumowanie meczu prosiłbym najpierw trenera. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Mecz wyrównany. Troszeczkę czwarta kwarta tutaj. Zbyt mało zawodników mieliśmy w rotacji dzisiaj. Praktycznie grałem tylko szóstką graczy. I to było widać w czwartej kwarcie, gdzie przeciwnik uzyskał już 20-punktową przewagę. Szkoda, że nie udało się zejść do 12 oczek, ale co było jeszcze bardzo możliwe, bo straciliśmy punkty spod kosza. W taki dziwny sposób powinna być nasza piłka. Być może jeszcze nasza wyprowadzona akcja dłuższa, może by nawet 11 oczek było. No 16 punktów to spora zaliczka dla gospodarzy. No ale jest jeszcze jeden mecz i trzeba o tym pamiętać, że jest mecz w Radomiu. Mam nadzieję, że do dyspozycji będę miał szerszą ławkę. A ci gracze, którzy dzisiaj zagrali słabo, staną na wysokości zadania i zagrają dużo lepiej. Dziękuję tym moim zawodnikom, którzy dzisiaj grali po 40 minut prawie. Piotrkowi. Cieszę się bardzo również z tego, że ci, którzy dzisiaj weszli pierwszy raz, chyba było tak, że zawodnicy, którzy weszli z ławki, zdobyli więcej punktów niż ci, którzy byli w pierwszej piątce. To jest dla mnie dość optymistyczne i cieszę się, że dobrze dzisiaj zagrał zarówno Kuba Zalewski, jak i Paweł Bogdanowicz. No i swoje też punkty dołożył Slaven Cupkowicz, także z tego jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że to dobry prognostyk na przyszłość, na naszego zespołu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Kardas. No, ja również przyłączę się do gratulacji dla drużyny gospodarzy. Zagrali naprawdę na dobrej skuteczności, szczególnie w czwartej kwarcie. No na pewno też to było spowodowane naszą słabszą dyspozycją w obronie, ale tu już trener podkreślił, że graliśmy naprawdę małą liczbą zawodników. Niestety te kontuzje nas prześladują od początku sezonu. Ale sezon jeszcze będzie trwał długo. Mam nadzieję, że wszystko wyleczymy i gramy dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Dziękuję bardzo.